Technologia zdobienia powierzchni szklanych techniką laserową została opracowana w ramach programu badań stosowanych finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt zatytułowany jest Innowacyjna technologia barwnego laserowego zdobienia szkła płaskiego środkami ceramicznymi. Realizowało go konsorcjum naukowo-przemysłowe Laser Color, którego w skład wchodził Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych i spółka Ceramika Tubondzin II. Przedstawiam Państwu pracownię laserową w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie. Dysponujemy tu trzema rodzajami laserów. Laserem włóknowym bliskiej podczerwieni o mocy maksymalnej 100 W, pracującym na długości fali 1070 nm, laserem impulsowym światła zielonego o mocy do 10 W, pracującym przy długości fali 532 nm i laserem CO2 dalekiej podczerwieni o mocy maksymalnej 40 W i długości fali 10600 nm. Barwne zawiesiny w naczyniach to opracowane przez zespół realizujący projekt farby ceramiczne. Są one nanoszone na powierzchnie szklane na specjalnie wydzielonym stanowisku. Wprowadzony wcześniej do komputera wzór jest selektywnie spajany z podłożem szklanym promieniem lasera kierowanym skanerem. Laser pracuje przy zadanych parametrach mocy i prędkości. Powierzchnię szklaną zmywamy wodą i oto mamy wzór widoczny wcześniej na ekranie. Zmytą zawiesinę odsuszamy i przygotowujemy do ponownego użycia. Ta technologia pozwala na wykonywanie jednostkowych dekoracji o subtelnej linii rysunku. Prezentowane wzory zostały zaprojektowane przez Ceramikę Tubondzin II, Zakład Doświadczalny Środków Zdobniczych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie. Oferuje swoje usługi w zakresie nanoszenia farb ceramicznych metodą laserową na podłoża szklane i ceramiczne, jak również farby mające zastosowanie w tej technice.